9 godzin, 25 minut i 15 sekund. Tyle czasu Sławomirowi Ciężkowskiemu zajęło przepłynięcie kajakiem z Elbląga do Ostródy. 80 kilometrów pokonał w rekordowym czasie. Był zdecydowanie szybszy niż statek żeglugi ostródzko-elbląskiej, który płynie 12 godzin. Sławomir Ciężkowski jest pierwszą osobą, która przepłynęła taką trasę kajakiem wyczynowym. Będzie satysfakcja jutro, teraz jeszcze taki... Jeszcze jestem oszołomiony. Z Elbląga wystartował o godzinie 8 rano. Jeszcze przed startem był pełen optymizmu i wiary we własne umiejętności. Kajakarz zakładał, że trasę do Ostródy chce pokonać w 10 godzin. Jak się okazało, przepłynął ją zdecydowanie szybciej. Najtrudniejszym momentem podczas wyprawy było pokonanie pochylni. Najgorsze były pochylnie, te do Bucieńca, bo tam trzeba było biec z kajakiem, liście cały czas na dziób, stery, trzeba było to ściągać. Bo tam najciężej było, do Małdyt głównie. Później po Małdytach już tak lepiej się płynęło, bo dużo jezior było. Po jeziorach zawsze szybciej, nie? To nadrobiałem. Elblążanin kajakarstwo uprawia od 3 lat w parafialnym klubie sportowym Korona. Na mecie, na przystani klubu sportowego Sokół, na kajakarza czekała rodzina, przyjaciele i trener. To był tak Sławka pomysł i z marszu. Wcześniej brał udział w maratonie Wieżycy, to jest około 40 kilometrów. I praktycznie rzecz biorąc, on się przygotowywał, on codziennie trenuje po kilka godzin, ale żeby tak specjalnie, to nie. To było tak z marszu. Kajakarz nie ukrywa, że lubi pływać na długich dystansach, dzięki którym ma już na swoim koncie pierwsze sukcesy. Przed Elblążaninem kolejne wyzwania, start w Mistrzostwach Polski Długodystansowych w Augustowie.